Gabriela Janik, reprezentantka Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020. Gabrysia, to brzmi bardzo dumnie. Jak się czujesz, mając te kwalifikacje w kieszeni? Najszczęśliwszą osobą na świecie jestem aktualnie, bo 12 lat na to czekałam. Opowiedz może o twoim starcie na Mistrzostwa Świata, bo ten start był bardzo, bardzo trudny. Zaczęło się nieciekawie. No nie bardzo. Nie no, generalnie mieliśmy 12 tygodni ścisłych przygotowań do Mistrzostw Świata. Znaczy no wiadomo, cały cykl przygotowań szedł już od stycznia, ale po przerwie wakacyjnej mieliśmy 12 tygodni na to, aby stworzyć mi optymalne warunki do startu. Byłam objęta całym sztabem szkoleniowym, bo miałam trenera technicznego, w sumie odpowiadającego za wszystko, trenera Piotra. Wspomagał nas trener od przygotowania fizycznego, miałam psychologa, fizjoterapeutę, także naprawdę cały sztab szkoleniowy. No i zrobiliśmy wszystko, aby do tego startu się jak najlepiej przygotować. Wiadomo, no to sport, tam nie przewidzimy, co się tak naprawdę stanie. Na pierwszym przyrządzie zdarzyły się dwa upadki. Oczywiście pojawiały się pytania, dlaczego. No bo też nie jestem w stanie odpowiedzieć sobie na to pytanie, ale no potem trzeba było się podnieść i w sumie trzy przyrządy były już na najwyższym moim poziomie. Tam już szło bardziej takie niezdenerwowanie, znaczy zdenerwowanie sama na siebie, że tak się wydarzyło i że wiedziałam, że już nie ma odwrotu, że już trzeba iść na całość. Czy ta kwalifikacja olimpijska to jest spełnienie twoich sportowych marzeń? Kiedyś myślałam, że tak, ale aktualnie z czasem to się zmienia. Dlatego, że mamy kwalifikacje na igrzyska, ale co dalej? Trzeba się nad tym zastanowić, mam czas na to do poniedziałku, jaki cel sobie obieramy. Ja bym osobiście chciała zrobić cały wielobój na igrzyskach, no ale nie tylko. Wiadomo, że będziemy, ja bym chciała walczyć, tak, razem z trenerem przede wszystkim o finał skoku. No ale dajmy sobie szansę i zobaczymy, czy zdrowie pozwoli, oby tak. To jest najważniejsze. Ten sezon dla ciebie był bardzo, bardzo trudny i bardzo długi. Miałaś mnóstwo ważnych startów. Mistrzostwa Europy, Igrzyska Europejskie, Puchary Świata, na których świetnie się prezentowałaś. No i Mistrzostwa Świata. Jak byś cały sezon swój oceniła? Generalnie najbardziej zadowolona jestem z Igrzysk Europejskich. Nie wiem dlaczego, ale tam faktycznie zdarzył się podczas w sumie dwóch wieloboi tylko jeden upadek. I to tak naprawdę z przypadku. Tam faktycznie wychodziłam i bawiłam się tym, wiedziałam, że nie mam nic do stracenia, mogę tylko zyskać. I faktycznie i trafił się finał wieloboju i finał skoku, gdzie praktycznie zajęłam czwarte miejsce w finale skoku, więc fajnie. No ale wiadomo, że głównym startem były Mistrzostwa Świata i tam była największa presja. Tam trzeba było wytrzymać. Co teraz przed tobą? Czy już odpoczynek, czy jeszcze starty w tym sezonie? Nie, jeszcze mam dwa starty. Przede wszystkim drużynowe Mistrzostwa Polski na początku listopada, a pod koniec listopada Puchar Świata w Kotbus. Kiedy ruszacie z przygotowaniami do igrzysk? No one cały czas trwają teoretycznie, no a praktycznie no to już od grudnia. Grudzień, styczeń, to już tak konkretnie. Okej. To życzymy jak najwięcej, jak najmniej upadków i jak najlepszego wyniku na igrzyskach w Tokio. Dziękujemy. Co jest? Potrzebne tylko szczęście. Dzięki.